Dlaczego warto zajrzeć na platformę Kierunek Niebo? Z dwóch powodów. Pierwszy to rozwój duchowy. Te treści i słowo, które jest tam głoszone z ogromną mocą, ma nas przybliżać do Pana Boga, ma pogłębiać nasze życie duchowe, aby było jeszcze lepsze, jeszcze żywsze. Drugi powód to rozwój osobisty. Treści, które tam wybrzmiewają, mają nam służyć ku temu, abyśmy stawali się lepsi, abyśmy dojrzewali, abyśmy mieli odwagę też często do spotkania z samym sobą. Dlatego platforma Kierunek Niebo polecam całym sercem. Korzystajcie z tych treści. Witajcie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić do spotkania w wyjątkowym projekcie Kierunek Niebo. To miejsce formacji kobiet, gdzie spotykamy się wspólnie, żeby tworzyć wspaniałe relacje, przyjaźnie, inspirować się nawzajem, żeby docenić to, jak niesamowitym skarbem jest fakt, że jesteśmy kobietami. I w tym dzisiejszym zabieganym świecie, jak widzicie, ja też nagrywam z samochodu, bo ciągle gdzieś pędzę i ciągle próbuję załatwić 1000 spraw naraz. Warto mieć pozytywną przerwę, warto mieć czas dla siebie, warto poświęcić sobie twórczą chwilę, tak by rozwijać to, co w nas najpiękniejsze, tak by tworzyć relacje i by mieć wokół siebie grono inspirujących kobiet, do których zawsze można z każdym problemem, z każdą trudnością, ale i z każdą radością się odezwać i które będą siebie nawzajem wspierać w drodze do świętości. Kierunek Niebo, polecam. Wierzę bardzo, że jedną z podstawowych umiejętności i potrzeb w życiu jest dbanie o siebie, że jest to umiejętność i potrzeba bardzo niedoceniana. A tak wiele od niej zależy. Zależy od niej to, jak funkcjonujemy na co dzień, to, na co mamy siły, to, jak myślimy o sobie i świecie i w jaki sposób możemy też ubogacać życie innych. Też zależy od naszego dobrostanu i naszej zdolności ogarniania siebie i właśnie zadbania o dobrostan w różnych, wielu różnych sferach. W sferze fizycznej, funkcjonowania naszego ciała, naszych uczuć, kontaktu z nimi, naszej duchowości, naszych relacji. I wierzę w to, że portal Kierunek Niebo może być takim miejscem, gdzie możemy tą umiejętność ćwiczyć i rozwijać, właśnie dbania o siebie w tych różnych wymiarach. I wyobrażam sobie, że trochę to jest jak taki pokój ze stołem zastawionym do pysznej, urozmaiconej kolacji, do którego jesteście zaproszone, możecie wejść, możecie smakować, możecie wybierać, co Wam służy, co Was ubogaca i czego potrzebujecie teraz, w tym momencie swojego życia. Serdecznie zapraszamy. Kierunek Niebo to przestrzeń formacji, rozwoju, poznawania siebie, pogłębiania własnej wiary. To przestrzeń słuchania, spotkania, zawierania znajomości, tworzenia więzi, budowania relacji, a także przyjaźni. Przygotowujemy tą platformę z myślą o Tobie, abyś mogła stawać się coraz bardziej Bożą kobietą, kobietą piękną, kobietą świadomą swoich zalet, talentów, możliwości, zasobów, ale także świadomą swoich kruchości i słabości i wad, nad którymi możesz twórczo pracować i które możesz przemieniać w dobro dla siebie i dla innych. Kierunek Niebo to przestrzeń, dzięki której możesz rozwijać się Ty, ale także te wszystkie kobiety, którym zechcesz ją zaproponować i polecić. To przestrzeń, dzięki której będziesz mogła stawać się coraz bardziej kobietą według pragnień i marzeń samego Boga. Serdecznie zapraszamy.